Radiostrada. 5 minut po 15, tu Radio Kraków, magazyn Radiostrada. Do 15.30 jak zawsze program realizuje Wojciech Wasiak, który tu nam się przygląda przez okno, bo przyszliśmy w nieco liczniejszej grupie niż zwykle. Dzień dobry, mówi państwu Marcin Koczyba i Fryderyk Zyska. Dzień nasz dobry. Kolega redakcyjny, wykładowca akademicki i projektant. Tak w dużym skrócie, bo gości jeszcze musimy przedstawić. Tak, dzisiaj wyjątkowo bardzo w charakterze wykładowcy, a są z nami moi studenci. Studenci, którzy reprezentują, można powiedzieć, prawie cały rocznikową grupę, z którą współpracuję. Jest pani Ada Dobosz z pierwszego roku. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani Emilia Stanio z drugiego roku. Dzień dobry. Jest pan Filip Klechowski z roku trzeciego. Dzień dobry. I pan Piotr Pryk z czwartego roku. Dzień dobry. Pan Piotr przy okazji jest przewodniczącym samorządu studenckiego, więc w ten sposób chyba wszyscy są reprezentowani w odpowiedni sposób. Witamy. Pracujecie nad czymś fantastycznym na naszej stronie internetowej, na naszym Facebooku, tak, Facebooku, na naszym fanpage'u. Można obejrzeć zdjęcia z pewnego bardzo istotnego spotkania. Fryderyku, proszę cię o wprowadzenie. Tak, myślę, że nasi słuchacze, ci, którzy są wierni, już wiedzą, że Wydział Form Przemysłowych Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie rozpoczął w tym roku współpracę oficjalną z koncernem, z marką Rolls-Royce Motor Cars. I jest to bardzo wyjątkowe wydarzenie z tego względu, że po raz pierwszy w Polsce środowisko akademickie współpracuje z taką marką, czy z tą marką właśnie, a ta marka też w wyjątkowy sposób, bo powierzyła nam zadanie zaprojektowania klucza do Rolls-Royce'a przyszłości za 20-30 lat. To właśnie nasi goście dzisiejsi i ich koleżanki, koledzy z wydziału zajmują się właśnie tym opracowaniem, jak będą wyglądać te klucze, czy ten klucz do Rolls-Royce'a za 30 lat. Już kiedyś tutaj mówiłeś o tym, że to nie musi być klucz w sensie fizycznym, że tam jest dziurka i klucz i przekręcamy zamek. Tak nie będzie. Tu klucz jest słowem, hasłem, kluczem. Dosłownie. To jest klucz do sposobu myślenia, do procesu projektowego i myślę, że ten projekt daje na wielu płaszczyznach możliwości rozwoju. Po pierwsze, studentom możliwość zobaczenia, jak wygląda współpraca z koncernem. Po drugie, otworzenia się na inny sposób myślenia i posiadania takiego realnego wpływu na to, jak będą wyglądać obiekty, te, które będą nas niedługo otaczać. Stąd właśnie dzisiaj gościmy moje studentki i moich studentów, żeby nasi słuchacze mieli wgląd za kurtynę tego, co się dzieje. Tak, bo to jest niezwykle ciekawe, jakbyśmy o tym pierwszy raz opowiadali, to robiło to wrażenie. Pytanie do was, czy czujecie wyjątkowość tej chwili, nie tej teraz, tylko tej związanej z tym projektem? Na pewno jest to jakieś duże wydarzenie, zwłaszcza u nas na wydziale. No, czujemy się też zaszczyceni, odkąd dowiedzieliśmy się, że jest to taka pierwsza współpraca tej marki z inną uczelnią, więc no, tym bardziej czujemy się też zaszczyceni. Ja myślę, że zazdroszczą wam studenci wielu uczelni, nie tylko w Polsce, bo to jest, jak już powiedzieliśmy, coś niezwykle wyjątkowego i sama bliskość tej marki to już jest coś, a jeszcze to, że powierzono wam przygotowanie czegoś, co może zostać wdrożone i może się znaleźć w produkcji kiedyś, to jest coś niebywałego. To nie jest przypadek, że akurat nasza uczelnia, nasz wydział został wybrany. Tak? To jest najstarsza uczelnia artystyczna w Polsce. My współpracujemy, czy nasi studenci, to jest elita młodego pokolenia projektantów, więc nie wyobrażam sobie innego miejsca, w którym taka współpraca mogłaby zostać nawiązana. Ja się cieszę, że jest realizowany ten projekt. My również. No to dobrze. Macie już jakieś przemyślenia w tej kwestii, jak ten klucz ma wyglądać, co to będzie? Osobiście powiem, że głównie skupiam się na sferze emocjonalnej klienta, jako że Rolls-Royce to jest marka, która... Jak to brzmi klienta? Rolls-Royce. Rolls-Royce bardzo dba o swoich klientów i często te samochody są personalizowane patronów, pod ich potrzeby. Tak. I właśnie dlatego też ja staram się głównie skupiać na tym, czego klient oczekuje. Wyobrażam też sobie, jakby ten klient mógłby wyglądać, czyli tworzę tak zwane persony. Czyli ten odbiorca samochodu już, tak? O nim pan myśli. Tak, tak, oczywiście. Pan Filip stworzył właśnie dwie persony, czyli dwa takie scenariusze osobowe, prezentujące dwie różne osoby, czym się interesują, co robią. Mhm. Filipie, proszę o tym też powiedzieć. Tak, tak, właśnie do tego zmierzam i ten sentyment też tych osób jest bardzo istotny.
Sentyment dla marki, tak? Sentyment dla marki lub dla swoich różnych sytuacji z przeszłości, czy miejsc, czy zapachów. Czyli osoba skłonna do refleksji, tak? Lubiąca wspomnienia? Tak, tak, tak. Właśnie o to chodzi i też chciałbym w moich projektach wpleść szczyptę może jakiejś kultury polskiej, jakiejś natury i tego typu właśnie... Chopin i wierzby płaczące, tak? Na przykład. Uprościłem oczywiście. Ale tak to zwykle Polskę się prezentowało przez całe lata. Ale w jaki sposób by to miało być wplecione? Jak to miałoby zadziałać? No bo mówimy cały czas o kluczu do samochodu, tak? Mhm. Ale teraz jakby ta sfera mentalna wokół tego i to, co pan powiedział, tworzy zupełnie coś innego. To jest wartość intelektualna, a nie przedmiot, tak? Tak. Jak właśnie, to teraz właśnie tak jak już pan, pan Fryderyk Syska wspomniał, to nie jest tylko klucz. Mhm. Chodzi o to, żeby myśleć szerzej. Czyli... Przynajmniej w moim wypadku planuję zaprojektować nie tylko klucz, ale też specjalne miejsce dla tego klucza oraz przestrzeń w samochodzie. Czyli ten klucz otwiera nie tylko samochód, ale otwiera też całą przestrzeń właśnie tą, o której pan mówi. Tą, czyli co, na przykład historia samochodu, czy historia rodziny? Ja bym bardziej powiedział, że pan Filip tworzy obiekt, który to, że jest kluczem i pełni tą funkcję, to jest jedna z jego funkcji. Tak naprawdę daje nam dostęp do tej strefy emocjonalnej i budowania pewnego rodzaju nastroju. I ten nastrój już w kontakcie z tym obiektem następuje. Nawet forma tych obiektów, czy materiały, które pan Filip planuje wykorzystać, są nietypowe, bo inspiruje się lawą czy lodem. I one również znajdują odzwierciedlenie w tym fizycznym obiekcie, który trzymamy w dłoni. No to bardzo ciekawe i przyznaję, no, coś, co wybiega bardzo do przodu. Panie drogie, jak wy to widzicie? No to w moim przypadku, jak usłyszałam, że to ma być wizja klucza za 20-30 lat, to pomyślałam sobie o takiej futurystycznej wizji i od razu skojarzyło mi się to z takim kosmosem, z jakąś taką astronomią i zaczęłam się przyglądać na przykład czarnym dziurom, galaktykom i szukać w nich jakiejś formy. Też w ten sposób kierowałam swoje myślenie o czarnych dziurach jako coś takiego niezbadanego, jak ten klucz, który nie wiadomo jak będzie miał formę. I szukałam właśnie podobieństw w budowie. To jest obiekt, który naprawdę wygląda spektakularnie, bo pani Emilia wykorzystuje te inspiracje związane z kosmosem, ale przekłada je na fizyczny obiekt, czyli to jest tak, jakbyśmy mogli obcować właśnie z tą czarną dziurą, czy inną jakąś gwiazdą, czy obiektem astralnym. Mamy go w dłoni, widzimy, co się dzieje, te wszystkie efekty świetlne również się pojawiają, ale też pani Emilio, proszę powiedzieć, jak my się dostaniemy do tego samochodu, bo to jest wyjątkowe. Tak, bo przede wszystkim będzie to teleportacja, też taka trochę jeszcze niezbadana do tej pory dziedzina, ponieważ no na razie udało się tylko naukowcom jakieś cząsteczki teleportować, ale no za te 20-30 lat myślę, że... Myślę, że to jest optymistyczne, ale kto wie, kto wie. Ja tylko się boję, że te cząsteczki potem się złożą nie w tej kolejności i może być mały kłopot, ale to zostawmy te problemy naukowcom, my tu rozmawiamy z artystami i nie musimy przyziemnymi sprawami nauki się tutaj zajmować. Teraz zrobimy krótką przerwę na wiadomości dla kierowców. Nie wiem, czy uda się pani przekonać Rolsa, ale naszego realizatora Wojtka Wasiaka pani przekonała, bo widzę, że tam w reżyserce entuzjastycznie reaguje na pani opowieść. Zresztą to jest facet, który często chodzi w ciuchach NASA, więc rozumiem, że o, proszę, zobaczcie, to nie są gołosłowne tutaj teorie. Dobrze, teraz wiadomości dla kierowców i wracamy za moment. Radio Strada. Wspaniały projekt Akademia Sztuk Pięknych i Rolls-Royce razem pracują nad nowym kluczem, który za 20-30 lat może służyć jako klucz do Rolls-Royce'a. Tak, ja sobie właśnie uświadomiłem, że Rolls-Royce jako jedna z najstarszych marek, czy nie najstarsza marka motoryzacyjna, Akademia Sztuk Pięknych, najstarsza uczelnia artystyczna w Polsce, Radio Kraków, najstarsza rozgłośnia w Polsce. Idealne zestawienie. Ale to widzisz, to nie może być przypadek. Nie. To nie może być przypadek. Doceniam to, że tutaj się spotkamy. Rozmawiamy o tym, jak studenci widzą to zadanie, które im powierzono. O pierwszych przemyśleniach opowiadamy. Teraz kolej tutaj... Na panią Adę. Pani Ada, bardzo prosimy.
Tak, więc ja projektując mój klucz skupiam się przede wszystkim na jego formie. Inspirują mnie formy zarówno obu, jak i bardziej geometryczne, to gdzie one się łączą. I jako, że mój klucz będzie pewnego rodzaju elementem biżuterii, skupiam się na aspektach takich, żeby dopasowywał się jak najbardziej do klienta, co też wiąże się z tym, że właśnie Rolls-Royce jest marką, która bardzo chce się dopasować do klienta, chodzi mu głównie o doświadczenie. Zatem mój klucz byłby bardzo indywidualny, ponieważ pasowałby tylko na jedną osobę. I można go modyfikować w różny sposób, można go, że tak powiem, nosić na różnych częściach ciała. Co sprawia, że... bransoleta, tak? Może nie będę zdradzać konkretnie, ale właśnie chciałabym, żeby był to pewien element biżuterii. I inspirują mnie też różne metale, głównie jakieś chromowane powierzchnie. Chciałabym, żeby on był wykonany z takiego materiału, który byłby przyjemny dla skóry w odczuciu. Mhm. To rozumiem, że nie metale szlachetne, złoto, platyna i diamenty. To zależy od klienta. Jeśli coś takiego by sobie zażyczył, to żaden problem. I to jest urządzenie, które nosimy na sobie, które tylko jedna osoba może mieć, tak? Tak, dokładnie. A jeżeli chcielibyśmy udostępnić samochód komuś, to rozumiem, przekazujemy mu, tak? Tak. Ale zakładamy też, że ponieważ Rolls-Royce jest marką, która jest dedykowana konkretnej osobie, jest wykonywana specyfikacja pod kątem jednej osoby, czy odzwierciedla tego właśnie użytkownika, więc tutaj akurat pani Ady koncepcja... jakby jeszcze bardziej pogłębia tą relację, tak? Jesteśmy tak blisko jak linie papilarne, tak blisko jak kształt poszczególnych części naszego ciała, choćby ucha. Ta biżuteria jest punktem wyjścia, bo to nie będzie biżuteria typowa. To jest biżuteria, która może funkcjonować za 20-30 lat, a te materiały, o których mówimy, to wcale nie znaczy, że za 30 lat platyna będzie czymś wartościowym. Może zupełnie powszechny dzisiaj materiał będzie tak rzadki, że stanie się właśnie czymś, co będzie pożądane przez użytkowników tej marki. No to ciekawe bardzo rzeczywiście. I teraz pan Piotr. Tak. Moim takim pierwszym kierunkiem, jaki obrałem przy projektowaniu tego klucza, jest to, że Rolls-Royce to tak naprawdę świątynia motoryzacji, taka jeżdżąca świątynia motoryzacji. Więc stwierdziłem, że użytkownik, który wsiada do swojego Rolls-Royce'a, czuje się, że to jest jego przestrzeń. Przebywają tam osoby tylko, które on zażyczy i zaprosi do siebie. Postanowiłem się zainspirować bardziej taką mitologią, takimi starożytnymi świątyniami, runami, gdzie jakby wszystko jest oparte na jakimś starożytnym języku i ten język jest jakby dostosowany do klienta. Ten klient będzie mógł sobie sam dostosować ten język, z którym będzie się mógł komunikować z samochodem i z tego poziomu będzie mógł sterować jakby obsługą całego samochodu. Nie chodzi tu o język jako komunikacji, tak, język tylko może... język w ogóle stylistyczny, tak? Czyli cała jakby cały anturaż tego wszystkiego. Tak, tak. Język, jakby nie chodzi mi głównie tutaj o język właśnie na przykład taki mówiony, ale może to być język gestów, może to być zapach lub jakiś znak. Więc tutaj daję dowolność klientowi, bo to dla niego jest ten samochód i to on ma podjąć decyzję. Znak, czyli znak wykonywany na przykład rękami, czy znak jakiś typu... Znaczy to znaczek zależy, jakiś tam, nie wiem... Znaczy to zależy breloczek, od klienta, bo... Czyli to na wszystko jest pan otwarty w tym przypadku. Tak, wstępnie jestem otwarty na wszystko, ale bardziej idę w stronę właśnie gestów, gdzie jakby w tych wszystkich rytuałach i obrządkach starożytnych ważny był właśnie gest. I właśnie w tym kierunku będę się starał podążać. I to również jest punkt wyjścia, bo tutaj... cały proces projektowy skupiony jest na stworzeniu tego języka, tak? To może być język taki, jaki rozumiemy dzisiaj, ale proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj najmłodsze pokolenie projektantów. To są ludzie, którzy wyobrażają sobie przyszłość inaczej niż ty, Marcinie, inaczej niż ja. I to jest niezmiernie ciekawe obserwować ten proces myślowy i opracowanie odpowiedzi na to pytanie. Fajnie, że czerpią z dorobku kulturowego naszego, ale szukają nowego sposobu wyrazu dla tych gestów, dla znaków. Niektórym może się wydawać, no chwila, jak to kluczyk z lawy, jak to biżuteria, jak to czarne dziury i w jaki sposób runy czy magia, jakieś czary będą otwierać samochód. A dlaczego nie? Bracia Wright pewnego dnia obudzili się i stwierdzili, dlaczego człowiek nie lata?
i dzięki temu możemy sobie wybrać się na wakacje w dowolne miejsce świata. Więc tutaj mamy takich wizjonerów w studio, część tych wizjonerów, bo w projekcie bierze udział 111 studentów. To jest ogromna grupa ludzi. Wyzwanie dla nas, zarówno dla mnie, dla kolegów z Goodwood, z Rolls-Royce'a, żeby w sposób rzetelny ocenić i pomóc tym młodym projektantom obrać właściwą drogę i wskazać im ewentualne rozwiązania, a jednocześnie nie ograniczać ich w żaden sposób. Tutaj, podobnie jak podczas specyfikacji Rolls-Royce'a, nasi studenci nie mają żadnych ograniczeń, co zdaje się być ułatwieniem, a tak naprawdę jest ogromnym obciążeniem, bo jeżeli mielibyśmy jasne wytyczne, z czego projektujemy, w jakich gabarytach, jakie komponenty muszą się tam znaleźć, to pewnie łatwiej by nam było udzielić tej odpowiedzi, ale ta odpowiedź byłaby na jutro, na pojutrze, na za 10 lat, tak? My szukamy odpowiedzi na za 30 lat. I tutaj ta swoboda jest bardzo istotna. Dzięki temu też projektanci w Goodwood mogą zobaczyć, jaki istnieje potencjał, czy drzemie potencjał w tych młodych projektantach. No, wyzwanie, a z drugiej strony no, niesłychane wyróżnienie. Gratuluję wam, że znaleźliście się w tej grupie i trzymam kciuki za powodzenie waszych pomysłów, bo już samo to, że będziecie mogli kiedyś opowiadać, że pracowaliście dla Rolls-a, jest myślę w waszym życiorysie niezwykle istotnym punktem, choć oczywiście też i wyzwaniem. To wrażenie przy tym pierwszym spotkaniu z Rolls-Royce'em, który był specjalnie przywieziony i może mogą nasi słuchacze sobie obejrzeć zdjęcia na naszym fanpage'u na Facebooku, rozumiem, że podobało się, delikatnie mówiąc. Dokładnie, podobało się. To jest coś niesłychanego, prawda? Wnętrze tego pojazdu, to rozgwieżdżone niebo na suficie i to jest też jakby trochę wyjście w kierunku, w którym widzę, wy też podążacie, bo trochę inspirujecie się też już tym, co jest, tak? Bo do czegoś trzeba się odnieść i od czegoś trzeba się odbić. I słyszę to w waszych wypowiedziach, że nie szukacie łatwizny, nie szukacie prostych rozwiązań, że jest to jakiś zwykły kluczyk, tylko coś niezwykłego. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu. Liczę, że nie ostatnia. Frydryk, my również liczymy, że nie ostatnia. Zapraszam cię razem z wybrańcami losu i przyjdźcie i opowiadajcie, jak tam dalej wyglądają wasze prace i jak się z tym wszystkim czujecie. Bardzo dziękujemy. Naszymi gośćmi byli pani Emilia Stanio, pani Ada Dobosz, pan Filip Klechowski i pan Piotr Pryk. Bardzo wam dziękujemy za udział w audycji. Dziękuję bardzo, Fryderyk Zyska. Ja też ci, Fryderyku, dziękuję za zaproszenie, że jakby dla uczelni wystosowane tym razem. Marcin Koczyba, Wojciech Wasiak, program